Dzień dobry. W swoim poprzednim filmiku o Marynie Gąsienicy Daniel powiedziałem, że to, że już raz zapunktowała w tym sezonie, powinno dać jej większą pewność siebie, większy spokój i dać większe szanse na to, żeby punktowała w kolejnych konkursach Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w tym sezonie. I chyba coś musi być na rzeczy, dlatego że Maryna Gąsienica Daniel zaliczyła dobry start w Semmering w slalomie gigancie i zajęła tam 28 grudnia 2018 już roku. Tam zajęła 19 miejsce. Są to pierwsze punkty Polki w slalomie gigancie, prestiżowym slalomie gigancie w tej konkurencji narciarstwa alpejskiego od 2009 roku. Ostatnią zawodniczką, która zaliczyła punkty, zdobyła punkty w slalomie gigancie, jest starsza siostra Maryny Gąsienicy Daniel, Agnieszka Gąsienica Daniel, co dało jeszcze pewność siebie Marynie Gąsienicy Daniel oprócz tych już punktów zdobytych w tym sezonie. Jak sama podkreśla to, że pewność siebie dały jej bardzo dobre występy w Pucharze Europy. Także trzymamy kciuki za kolejne starty Maryny Gąsienicy Daniel. Bardzo się cieszymy z tego, że dobrze jej idzie. No i tyle. To wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.